Znają już państwo zespół Szambu, z utworów Armata, Tata, z kilku innych jeszcze, które Marek Wiernik prezentował w swojej audycji, w której gościnnie witam państwa bardzo serdecznie, Zbigniew Zegler. Teraz przyszedł czas na po prostu kochaj, balladkę piękną, przeuroczą i akustycznie poznaliśmy też Tatę i przedpremierowo laleczkę. Przedpremierowo jak dla kogo? Witam w ogóle przede wszystkim bardzo serdecznie Maciek i Muniek, reprezentanci zespołu Szambu. Plus Muniek. Plus Muniek. Cześć, witamy serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Yy, powiedzcie, może Maciek, powiedz, jak to z twojej perspektywy wyglądało? Jak się na nowo pojawił zespół Szambu na firmamencie Polskiej Muzyki Rozrywkowej? Dla mnie z perspektywy czasu, patrząc w tej chwili w tym momencie na to, to, to zespół spadł jak grom z Jasnego Nieba, ponieważ ja właściwie zakończyłem granie w 1987 roku i koniec. Natomiast w 2000. W siódmym roku Zygmunt pod patronatem Zygmunta organizowana w Dziewiąty. Częstochowie 9. Ale spoko. No sorry, w 2009 mm -hmm. pod patronatem Zygmunta został był organizowany festiwal w Częstochowie Brzmienie Świętej Wieży. Zygmunt do mnie zadzwonił, powiedział, czy byśmy nie mogli zorganizować składu. Ja wiedziałem o tym, że z tym starym składem już nie ma możliwości zagrać, więc dokoptowałem do zespołu szambu dwóch muzyków. Zagraliśmy konter, koncert, był bardzo fajny oddźwięk, fajna prasa, Zygmunt też się zakochał jeszcze raz ponownie w, tym, w tej muzyce i powiedział, że fajnie by było, żebyśmy grali dalej, więc to, to właściwie ten kop w 2009 roku, kop od Zygmunta i od prasy i od do, dobrej publiczności Częstochowskiej spowodował, że tu dzisiaj jesteśmy. Co ci się stało, taki sentymentalny się nagle stałeś? Ja pamiętam rozmowę po tym, jak przyjechałeś z częstochowy i to było przed wydaniem składanki t tej alternatywowej. Tak ciężko było uwierzyć, jak człowiek tego nie słyszał, że, że ty byłeś tak podekscytowany, że tam takie fajne rzeczy się dzieją. Co się stało, że, że zapragnąłeś wystartować jeszcze raz z zespołem, którego no nie było przez 30 lat prawie? Znaczy, to jest moje, no wiadomo, nie jest to żadna nowość, że to jest moje rodzinne miasto i tam od wielu pokoleń moja rodzina mieszka. i ma, Kocham dwa miasta: częstochowe rodzinną i Warszawę, w której od 32 lat jestem zadomowiony. E... I mieszkaliśmy z Maciem. Co się stało? Znaczy, to są rzeczy takie bardziej, bym powiedział, podwórkowe, no bo pochodzimy z dzielnicy Raków, to jest robotnicza dzielnica, częstochowy, gdzie po prostu nasi, nasi rodzice, właśnie tatusiawie, pracowali w tej samej fabryce, czyli hucie Bolesława Bieruta. Mieszkaliśmy blok w blok, ja w drugim bloku, Macio w trzecim, na ulicy Sieroszewskiego. I to jest tak, że ja byłem pierwszym basistą zespołu Szambu. Wtedy yy, Macio dokoptował chwilę później. Założył ten zespół świętej pamięci Mikser, wokalista, pierwszy pankowiec, jeden z pierwszych w Częstochowie. Po nie miał muzyków, bo wtedy nie było wielu w ogóle, którzy wziął mniej, poprosił mniej i Słonia, perkusistę Tila w z też świętej no. pamięci. Generalnie, żebyśmy zagrali w 82 na, na takim yy, lokalnym przeglądzie. Yy. Nazywała to Punk Arena w dzielnicy Stradom, zagrał zespół Tila w alternatywie już wtedy stawiający pierwsze kroki. Ja zagrałem tam na basie, piosenkę Laleczka między innymi. No i wiesz, potem oni sobie już sami jakoś radzili, wystąpili w Jarocinie w 83. I później, no to wiesz, to są takie, takie taki zew krwi, bym powiedział podwórkowy, kiedy macie skompletował zespół, to Zaczął mi przysyłać demówki. No i ja mówię, to są fajne piosenki, bo większość z nich na płycie tata, to są stare rzeczy. I on potem dopisał sporo nowych. I się zapytał mu a ty, no, to, to nie o tych. To nie był projekt wymyślony w gabinecie, wiesz, menadżerów, tylko czy ty byś nie zaśpiewał, on ja wie. Ja i tak przyjeżdżam do Częstochowy, do rodziców. Yy, przynajmniej raz na miesiąc jestem, ty, że tak pewnie jest to daleka odległość. Mam też przyjaciół, więc nagrywałem od czasu do czasu te kawałki. Z nimi tam w różnych wersjach, bo i w końcu z tego wyszła płyta. Namówiłem Sławka Pietrzaka ze Rekords, który wydaje stare rzeczy Tila Alternative, czy by tego nie wydał. No i powstał projekt Sambu plus Munich. Jako tak zwany, oczywiście jestem w zespole, ale jako przyjaciel zespołu jestem w czterech piosenkach na koncertach, które grywamy, kiedy ja mam, że tak powiem, wolne, albo też w ogóle jest luz. Grywamy więcej tych piosenek Grywamy 10, 11 ze mną. I. Zresztą nic z tym dziwnego nie ma, bo ten tak zwany, wiesz, to jest takie ramonesowe, ramonesowe granie, takie, no nie wiem, w stylu KSU starego, czy, czy mówiąc krótko, nazywam to Punk and Rolem, no, co zawsze we mnie się działo. Więc... Pierwotnie chyba tak, ale to już się robi trochę bardziej wyrafinowane. No tutaj przed świeczką zagraliście w taki sposób, no powiedziałbym, wysublimowano pankowy. No wiesz, to jest określenia. akustyczne granie trochę inaczej, zawsze. Jak to, sam dobrze wiesz, że są po prostu dobre i złe piosenki. Te no piosenki tak. mają, wydaje mi się, dosyć prostą fajną konstrukcję i fajny przekaz. Jest, jesteśmy kumplami. grać koniu, basista, stary basista i, i obecny Tilaw Alternative. I, chłupa, i chłopcy do, dokoptowali Rysio na bębnach i, i, i Krzysio Garnitur na, na gitarze plus y, towarzyszy nam Tomek Pieszarski z obecnego składu Tilaw. I znowu jest taki skład warszawsko Częstochowski. Yy, I zespół. Po prostu powoli się przeciera. No. Mamy szansę zagrać na paru festiwalach w tym roku, więc... Ale zanim festiwale, to jeszcze wasze takie y, koncerty y, właściwe, y, można powiedzieć gwiazdorskie, headlinerskie, prawda? Bo gracie 13 lutego, o ile dobrze pamiętam, taki poważny y, koncert na rozpoczęcie tej y, trasy. Tak gramy. Też Janusz Janina Iwański podobno tam ma być. jakiś Bo, chór. bo, mus, bo musimy tutaj dodać. Janina Zygmunt, też jest z tego, osiedla, z tego osiedla, z ulicy Sieroszewskiego. Zygmunt mieszka pod numer 10, ja 12. Janina 14. A Janina 14. Tak. Więc takie Nieprawda podwórko było wesołe. Zresztą czasy też były zresztą wesołe. Więc tak, rzeczywiście zagramy w Częstochowie pierwszy koncert promujący teraz. Zaczynamy właściwie w Częstochowie w klubie Dom Kultury na Rakowie, gdzie omenomen omen mieliśmy. Parę, parę dziesiąt lat wcześniej zagrać koncert wspólny, miał zagrać t Alternatyw, miał zagrać Trzambu, miał zagrać formacja niż Skabów, ale obec, no, w te, w teraźniejsze władze, wcześniejsze władze, <grych> które zarzucały Domu ten kultury, ten. zakazały. Po prostu przeczytał gościu teksty, teksty i powiedział: Nie wiem, w żadnym wypadku w domu kultury nie zagracie. A więc wracamy do korzeni, jak gdyby, do domu kultury na ulicy Łukasińskiego w Częstochowie. 13 lutego zagrają, zagra z nami wspomniany Janusz Janina Iwański, nasz serdeczny przyjaciel. Go pozdrawiamy serdecznie. Gościnnie zagra, zaśpiewa właściwie z nami kwartet chóru Pochodnia Częstochowski Chór, który też na płycie tutaj wyśpiewuje w piosence liceum, pod tytułem. No po nie, nie, nie. nie, 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 nie. A w swojego liceum <laughs> chciałem dokończyć: chór Pochodnia, gdzie w piosence pod tytułem Eskimosi kończą piosenkę, a młodzieżowy. Chór dziecięco-młodzieżowy z y, liceum czwartego ogólnokształcącego z Tego Miasta Świętego słynnego. tak. właśnie również ma z nami wystąpić, zaśpiewa, zaśpiewa piosenkę pod tytułem Zmieniamy Świat. To, I to, będzie, trasy, nie? I to będzie Częstochowa 13 lutego o godzinie 19. Wiem, że za, wystąpi tam zespół, który supportuje nas, zespół pod tytułem Vermona. Bermonez. Vermones, Ale generalnie trasa jest długa. Ja wystąpię na czterech koncertach jako gość właśnie Częstochowa, Tychy, Legnica i Zielona Góra. A chłopaki jeszcze pograją też mnie, no bo to jest pierwsza trasa, znaczy trasa promująca ten album. Trudno, trudno nazwać nas headlinerami. Jesteśmy debiutantami. Znaczy ja nie jestem debiutantem, ale generalnie tak się trochę czuję. Chłopaki walczą swoje. Normalnie dla nas to będzie bardzo wielkie. Trzeba pograć w klubach, żeby cokolwiek znaczyć gdziekolwiek, żeby ludzie zobaczyli, że jesteśmy normalną kapelą No i ograć się, żeby I, później i, wyjść i po prostu... na festiwal. Mamy też, właśnie dzięki temu, że jest szansa w tym roku zagrać na Woodstock, znaczy nie szansa, to już Jurek Owsiak potwierdził, że też na festiwalu Cieszanów Rock Festival są rozmowy z Jarocinem, więc dla mnie to jest fajna podróż. Oczywiście Tilaf też rusza od maja z dużymi już koncertami, więc też będę się wbijał w te daty. Natomiast podróż taka no, kumpelsko-sentymentalna, zawsze takie rzeczy lubiłem i tu nie ma żadnej ściemy marketingowej, a jak się to ludziom spodoba, no to to jest świetne, a już się jakoś podoba, bo, bo klip się, i drugi jakoś tam w internecie nieźle trzyma. No i... Tata nawet lepiej. Ale My drugi singiel dopiero wyszedł Ta, niedawno. Tata jest trochę dłużej. Także no cieszymy jest. się, że mamy antenę, że możemy gdzieś pójść pokazać ten, ten materiał i ja po prostu lubię chłopaków. I powiem prosto i dlatego z nimi gram. No ja myślę, że państwo też polubią chłopaków zdecydowanie. Myślę, że jeszcze jedna kwestia. Ja mam nadzieję, że nie zinterpretujecie tego jako tabloidyzowanie, ale ale tak zwyczajnie po ludzku mnie to interesuje, a zawsze w przypadku zagranicznych wykonawców wręcz robi się ikony z tych muzyków, którzy odeszli. Wy tutaj na wewnętrznej okładce piszecie, że szczególnej pamięci poświęcacie to wydawnictwo. Możecie powiedzieć w jakich okolicznościach, co się stało, że... Jacka nie ma, Półtorniaka, że Darek Zadrosz też nie żyje, że Waldka Kopra nie ma, że no, o Słoniu mówiłeś niejednokrotnie. Co? Ja właśnie może, ja, ja, ja Piotr może to dokończę, to mu, mu niech zaczął myśleć, ja, 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 ja to skończę. Dlatego ta długa przerwa, wiesz, w 87 roku, wiesz, bardzo, bardzo wielu członków zespołu już wtedy odeszło, no, aż się wystraszyłem. Natomiast rzeczywiście sytuacja jest taka, że no, kilku z naszych przyjaciół Odeszło. W zeszłym roku odszedł Darek Zadrosz, dwa lata mikser temu, wcześniej Jacek Słoniu w wypadku samochodowym. Ma Waldek Koper też jakoś tragicznie zagazował się niechcący. Zagazował się niechcący. No, między, był, było jeszcze kilku perkusistów, którzy, którzy z nami grali i których już nie ma. No, no nie, rozumiem, jest fajne, bo to dosyć przykre jest dla poddajecie mnie. Oddajecie im cześć. Jeśli możemy, bo nie ma sensu podawać w tej chwili wszystkich dat, adresów, podać przynajmniej adres strony internetowej zespołu, to może podajmy teraz. www.szambu.pl. No, bardzo pięknie. Szambuł pisane przez SH i 2O. Tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję. Całe szambu i muniek było gośćmi dzisiaj w Rokowym Powierniku, bo grali akustycznie bardzo pięknie i pewnie będziemy przypominać piosenki z tej zaimprowizowanej sesji. Rozmawiałem z Mackiem Maślikowskim, gitarzystą i wokalistą, przede wszystkim, oraz gościnnie występującym w szambu Munkiem Staszczykiem. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo serdecznie bardzo. dziękujemy. Dobranoc, zapraszamy na koncerty.